Cmentarz wojenny numer 81 w Męcinie Wielkiej z I wojny światowej zaprojektował Hans Mayer. Usytuowany jest przy drodze na granicy Męciny Wielkiej i Małej, na niewielkiej skarpie prowadzącej przez kamienne schodki. Pochowanych zostało w 8 mogiłach zbiorowych i w 9 pojedynczych 45 żołnierzy obu walczących stron. Spoczywają tu 17 żołnierzy niemieckich z 58 pułku piechoty 3 poznański, 46 rezerwowy pułk piechoty oraz 3 i 22 bawarskiego pułku piechoty oraz 28 Rosjan. Spośród pochowanych 18 znanych jest nazwiska. Wszyscy ci żołnierze zginęli 3 maja 1915 roku. Krzyż lotaryński na grobie żołnierzy rosyjskich. Natomiast na grobach żołnierzy austriackich są tradycyjne krzyże spotykane w okręgu trzecim gorlickim. Krzyże żeliwne na ramionach krzyża, na skrzyżowaniu jest rok 1915. Osadzone są na betonowych cokolikach. Centralnym elementem cmentarza jest duży kamienny krzyż o wysokości 4,30 m wykonany z bloków piaskowca. Całość otoczona jest murem kamiennym. Kształt zbliżony jest do kwadratu o zewnętrznych wymiarach 15,5 na 13,3 metra. Cmentarz należy jak najszybciej wyremontować. W narożnikach ogrodzenia od strony północno-zachodniej pękł mur, wystąpiła wyrwa, jak również widzimy wyrwę wewnątrz cmentarza. Na cmentarzu brak również bramki wejściowej.